Cześć wszystkim, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmikiem. Jak widzicie pewnie po tytule, pokażę Wam dzisiaj trochę rzeczy, które ostatnimi czasy uzbierałam podczas moich zakupów. Pokażę Wam trochę kosmetyków, troszkę rzeczy z AliExpress, pokażę Wam kilka też ciuszków, jakie ostatnio kupiłam. I chciałam jeszcze pokazać jeden prezent od marki Nancy, jaki dostałam, więc może zacznę od tego prezentu. Jak wiecie, ja współpracuję z marką Nancy już dłuższy czas i co jakiś czas pojawiają się gdzieś tam jakieś nowości właśnie tejże marki. Ja ostatnio też nagrywałam bardzo ciekawy filmik na temat pędzli, które myślę, że warto mieć, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z makijażem. I właśnie ostatnio dostałam troszeczkę rzeczy od marki Nancy. Dziękuję bardzo serdecznie Marce i pani Marioli za taką wspaniałą niespodziankę, więc może zacznę od tego. U mnie pędzli nigdy nie jest za dużo, pędzle się jak najbardziej przydają. Czekam też na kilka pędzli z AliExpress oraz z jednego sklepu internetowego, także na pewno Wam je pokażę i podzielę się swoją opinią. A jeżeli chodzi właśnie o markę Nancy, to otrzymałam dwa pędzle, wszystkie są czarne, ponieważ te pędzle z jasnymi trzonkami już miałam i chciałam dla odmiany po prostu coś ciemnego. Dwa pędzle do podkładu, pierwszy Englet Airbrush FA01, to jest ten skunks taki płasko, nie płasko ścięty, tylko to jest ten taki właśnie flat top, ale ścięty pod skosem, jeszcze go nie używałam. A tutaj ten taki podstawowy pędzel Flawless Foundation F02, płaski flat top, ścięty. Troszeczkę tu z niego na samym początku włosków wyleciało, jak prałam go, ale mam nadzieję, że nic się złego z nim nie będzie działo, że włosy nie będą wypadać, ponieważ mam dwa pędzle właśnie do podkładu z marki Nancy i po dłuższym czasie właśnie strasznie z niego włosy zaczęły wypadać, także mam tutaj dwa czarne pędzle do podkładu. Dalej dostałam właśnie taką dużą kosmetyczkę, tylko że jeszcze jej za bardzo nie używałam i ona w dalszym ciągu jest taka zdeformowana, ale myślę, że to będzie fajna sprawa do, jeżeli chodzi o wyjazd, bo ona jest dosyć duża, dosyć pojemna, łatwa w utrzymaniu czystości i wiecie co, nawet pisałam właśnie pani Marioli, jak otrzymałam tą przesyłkę, to zapach tej kosmetyczki kojarzy mi się z młodymi latami, kiedy chodziło się do szkoły za dzieciaka i rok w rok kupowało się nowe oprawki na książki. Mam nadzieję, że wiecie, jaki to jest zapach. Tak właśnie pachnie ta kosmetyczka i to jest taki naprawdę bardzo takie przyjemne wspomnienie. Dalej znalazłam zestaw pędzelków do makijażu oka, Eyebrush Set w czarnej wersji. Tutaj te dwa, które mam, już używałam, dlatego je tylko tak włożyłam, żeby Wam pokazać właśnie, jak ten zestaw wygląda. Ogólnie ja z pędzelków marki Nancy jestem bardzo zadowolona, bo to jest włosie nie jest naturalne i ono naprawdę jest tak przyjemne, tak miłe, że pędzelki do makijażu oka są naprawdę świetne. Co prawda, wiecie, czego mi brakuje w marce Nancy? Jednego takiego pędzelka, który będzie miał jeszcze dłuższe włosie, który nie będzie mocno zbity, będzie taki przyjemny, mięciutki. Tak, takiego pędzelka mi brakuje. Także mamy tu pędzle. Czekajcie, odłożę sobie to gdzieś. Dalej znalazłam przemiła niespodzianka, bo nie spodziewałam się, że w paczce znajdę właśnie jajeczko marki Nancy, czyli mamy tutaj takie jajeczko, które już niejednokrotnie gdzieś tam Wam w swoich starszych filmikach podobałam, pokazywałam i to, co mi się najbardziej sprawdzi i z czego jestem najbardziej zadowolona, bo w sumie jakiś czas temu szukałam gdzieś tam nawet na AliExpress tego typu rzeczy, a mianowicie jest to tuba Stand Up Brush Holder, tuba na pędzle, bardzo fajna na wyjazdy, na jakieś sesje makijażowe, jak się jedzie do utrzymania właśnie porządku w pędzlach. Ona jest wykonana z takiego materiału, który śmiało możemy wyczyścić gąbeczką, zapinana tutaj właśnie na takie klamerki i po wyjęciu możemy sobie postawić te dwa takie pojemniczki i po prostu się malować na wyjazd właśnie, tak jak mówię, na sesję. Tutaj mam mało swoich pędzelków, bo reszta jest po prostu porozkładane gdzieś do prania. Także bardzo fajna sprawa, bardzo duża jest ta tuba i na pewno jest to poręczne i praktyczna rzecz, jeżeli zajmujecie się gdzieś tam bardziej makijażem, to myślę, że w taką tubę warto zainwestować. Więc dobra, i tak by wyglądały właśnie pędzelki z Nancy, które dostałam. Zaczęłam od tego i teraz może przechodzimy już do tych zakupów. Na początek Wam pokażę troszkę rzeczy z AliExpress, które do mnie doszły. Pierwsze co, to oczywiście na pewno rzęsy. Powiem Wam szczerze, że ja absolutnie nie mam nic przeciwko rzęsom z takim kupowanym na AliExpress, z tego względu, że kiedyś ktoś mi zarzucił, że kleje chińskie rzęsy, nie wiadomo co to może się stać. A powiem Wam, że widziałam, że na przykład
dużo, nie będę tutaj zmieniać nazwiska, ale te rzęsy, konkretnie ten model używa jedna bardzo znana wizażystka w Polsce. Też je zamawia na AliExpress, więc nie wiem, dlaczego ktoś tam mógł się po prostu do tego przyczepić, bo 80% towaru chyba pochodzi po prostu z Chin, więc ja nie mam nic przeciwko tym rzęsom. Oczywiście, jeżeli one są, wyglądają jak najbardziej tak naturalnie, nie są takie, wiecie, plastikowe, sztuczne, ja nie mam nic przeciwko, także Wam polecam. Linka Wam do tych rzęs zostawię na dole. One są przepiękne, są tak miłe, tak mięciutkie w dotyku i właśnie to jest to, że one nie są takie sztuczne, takie plastikowe. I to mi się bardzo podoba. Także kupiłam sobie 5 paczek tych rzęsek. Kolejną rzeczą z AliExpress, jaką zamówiłam, to zamówiłam takie 2 zestawy. W sensie tutaj już wyciągnęłam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Są to takie pęsetki do rzęsek. I jeden zestawik leci dla mojej koleżanki Gabrysi, z którą się widzę już w niedzielę. Nie wiem, czy to będziesz jeszcze Gabrysia oglądać, ale obawiam się, że chyba nie zdążysz, bo jesteś tak zapracowana, że... Ale i tak Cię pozdrawiam. No więc kupiłam sobie 2 takie pęsetki właśnie do rzęs, do klejenia rzęs. Tutaj mamy taką zaokrągloną, lekko, bardzo, bardzo przyjemne. W sensie, że one nie są takie twarde, takie sztuczne. Jest bardzo leciutka, jest bardzo poręczna. Także taka pierwsza, a druga to jest ta taka płaska, płaska pęsetka, też do klejenia gdzieś tam rzęsek. Także na pewno będziemy testować, będziemy próbować i zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Kolejną rzeczą właśnie, jaką kupiłam, są to rzęsy. Kupiłam na próbę, ponieważ chciałam patrzeć między innymi, a to na koleżance, która się jedna zgodziła, żeby po prostu... kleić właśnie rzęsy metodą taką objętościową. Także tutaj mam takie rzęski bardzo przyjemne. One są, to są rzęsy nie syntetyczne, tylko jedwabne. Pytałam się już niejedno też, żeby ktoś tutaj nic się nie oburzał, nie zarzucał i tak dalej. Pytałam się kilku dziewczyn, które profesjonalnie zajmują się właśnie doklejaniem takich rzęs metodą 1:1, metodą objętościową i one mówią, że pracują w salonie właśnie na tych rzęskach i naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają. Także zobaczymy. Na razie nie palę się do tego, bo też planuję sobie zrobić jedno takie, planuję po prostu iść na takie szkolenie metodą właśnie przedłużanie rzęs. Także będziemy działać coś w tym kierunku, będę próbować, będę się uczyć i zobaczymy, jak to będzie, jak to pójdzie. Jeżeli będzie do tego dryg, to jak najbardziej mogę to robić, jak nie, to nawet się nie będę za to brała. Dobra, jeżeli chodzi o AliExpress, to w sumie tak tu patrzę, to chyba byłoby tyle, tylko tutaj jeszcze Wam pokażę jeden pierścionek. Jakie było moje zdziwienie, kiedy dostałam pierścionek i do tego pierścionka była dołączony taki właśnie woreczek. To jest takie niby nic, a jednak tak... Tak jak już Wam niejednokrotnie wspominałam, ja jednak zwracam uwagę na to, jak coś jest spakowane, jak przychodzi nam dostarczone, więc taka właśnie torebeczka, ale już nie mowa o torebce, tylko o pierścionku. Pierścionek właśnie, no chiński, ale ja lubię tą biżuterię i nie mam nic przeciwko, żeby taką biżuterię nosić, ponieważ ja ogólnie biżuterię bardzo często gubię, więc jakbym miała kupować sobie jakieś złote, srebrne, mega pierścionki i później to zgubić, to chyba bym popadła w depresję. Piękny, ale jest bardzo ładny ten pierścionek. Już Wam pokażę. Ja wzięłam sobie rozmiar 7 chyba, o ile się nie mylę. I widzę, że on będzie na ten palec właśnie tutaj przy obrączce. Tak się on prezentuje. Zobaczcie, jaki jest bardzo ładny, bardzo delikatny. Jest troszeczkę tutaj tak wychodzi, troszeczkę do góry, ale bardzo ładny. Podoba mi się. I co prawda ten kolor tego pierścionka jest troszkę bardziej taki, jakby powiedziałabym, różowy niż na przykład ten, który tutaj mam. O, jestem? Jestem. No ale okej, dobra, zobaczymy. Podoba mi się. No i ten pierścionek, słuchajcie, kosztował groszą, chyba kosztował jakieś 5 zł, także na pewno go będę nosić i może nawet teraz sobie nie założę, bo to zepsuję całkiem. Dobra, później zobaczymy. No i teraz przechodzimy już do takich rzeczy już nie z AliExpress. Jakiś czas temu byłam, gdzie ja byłam? W Auchan. Właśnie, jakaś taka fajna dosyć promocja była, że dużo ogólnie było takich kosmetyków, promocji, że kupujesz jeden produkt plus po normalnej cenie, a drugi ten sam, oczywiście jakiś tam inny odcień, zapach i tak dalej, kupujesz za grosza, więc pokusiłam się na te 2 żele do kąpieli, ponieważ kiedyś słyszałam dużo fajnych opinii o nich, ja sama ich nie miałam jeszcze możliwości spróbować. Zapłaciłam za jeden, o, jeden kosztował chyba 10 zł i 99 groszy, także drugi dostałam za 1 grosz, czyli zapłaciłam 10
11 zł za oba. Jest to oczywiście La Petite Marcelli. Nie wiem, poprawicie mnie pewnie. Mleczko waniliowe i słodkie mleczko migdałowe. Chciałam jeszcze kupić sobie zapach taki bardziej słodki, nie taki bardziej orzeźwiający, bo nas niestety, ale pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza. Nie wiem, co to się dzieje z tą pogodą, ale jest zimno, śnieg, czasami sypie, jest mróz. Dzisiaj w nocy był mróz. Także jeszcze kupiłam sobie dwa takie właśnie bardziej słodkie zapachy. No i pięknie pachną. Powiem Wam, że po prostu świetne. I wydaje mi się, że one będą dosyć takie gęste, dosyć takie treściwe, także zobaczymy. Niby ma nawilżeć i odżywiać, także zobaczymy, co to jest warte. Dalej kupiłam sobie dwie duże takie świeczki. Pierwsza to jest, jedną już w sumie wiśniową wypaliłam, a to jest Aurelia Coffee, zapach kawy. I to jest też świeczka z Auchan. Nie pamiętam dokładnie, ile za nią zapłaciłam, a chyba niecałe 6 zł. W Auchan też ostatnio kupowałam sobie farby. Jakbyście się pytały mnie, jaki mam kolor obecnie na włosach, to tak, w dalszym ciągu Wam mówię, że ja bardzo często farby mieszam. Jeżeli robię odrost, to nakładam jedną farbę i tam końcówki farby rozprowadzam gdzieś tam po reszcie włosów. Natomiast jeżeli robię całość włosów, to zazwyczaj kupuję dwa odcienie jednej marki w odcieniach czerwieni, rudości, miedzi i tak dalej. A tym razem pokusiłam się na farbę marki Revia. Jest to farba, którą produkuje marka Verona, czyli te takie henny nasze polskie. To jest chyba polska marka, tak, oczywiście, że. No i dobra, kupiłam sobie farbę w odcieniu Rubin. I naprawdę powiem Wam, że jest ładna. Nie bałam się, że ona będzie taka, wiecie co mi się nie podoba ogólnie w takich farbach. Ja ją tutaj już użyłam, także tłukę się tym. Bardzo nie chciałam, żeby mi wyszły takie odcienie bardziej rudości. Ja się dużo lepiej czuję w takich odcieniach mocnej wiśni, jakoś tam śliwka, coś intensywniejszego, a nie takie niżeli właśnie takie rude. I ten kolor, ta farba Revia w odcieniu Rubin naprawdę ma bardzo ładny, intensywny, taki jakby wiśniowy kolor, co mi się podoba. I ona nie jest droga, bo ta farba chyba kosztowała 8 zł, także no także jestem z niej zadowolona, powiem Wam szczerze. Tylko ona ma dosyć taki specyficzny zapach, właśnie taki mocniejszy, intensywny. Coś porównałabym go do zapachu farby Palette. Ale polecam Wam te farby, ogólnie nie są drogie, a naprawdę dają radę, więc co tu więcej chcieć. Też właśnie pokazywałam Wam, nie wiem, gdzieś tam w jakimś vlogu chyba, właśnie szafa, nie szafa, bo to nawet nie można nazwać szafą, właśnie w Auchan w Tarnowie kosmetyki marki Ingrid i wielokrotnie polecałam Wam właśnie ten korektor. Jest to mowa o korektorze właśnie Ingrid Ideal Skin. Mój numer to jest 10, o ile się nie mylę. Tak, 10, czyli jest to ten taki jasny i już w końcu będę mogła go użyć, bo czekałam, aż po prostu nagram ten filmik. I on naprawdę bardzo ładnie rozprasza światło, ma bardzo fajne krycie, nie wchodzi nigdzie nam tutaj w zmarszczki pod oczami i ja go naprawdę bardzo lubię i ten korektor nie kosztuje drogo, bo on kosztuje 8 chyba złotych, 7-8 zł, także Wam polecam, jeżeli szukacie jakiegoś dobrego, lekkiego, ładnego korektora i on nie wpada w takie różowe tony, on naprawdę jest taki bardzo neutralny, także to jest duży plus, na pewno będę sięgać po ten korektor dużo, dużo częściej. Co jeszcze kupowałam ostatnio? Właśnie tam wychodząc z Auchan w Tarnowie, po drodze jest ten taki sklep TX Market, jakoś tak, kurczę, nie pamiętam, jak to się nazywa, bo tutaj nawet na tym nie piszę. No i tam właśnie w tym sklepiku widziałam bardzo fajne bransoletki, poszukałam właśnie jakiejś fajnej biżuterii i słuchajcie, za 5 zł kupiłam taki ładny zestaw trzech bransoletek. One mi się naprawdę bardzo podobają, możecie zobaczyć, to w takim odcieniu takie szarości, mięta, bardziej taka zieleń. Pierwsza bransoletka to jest właśnie ta gumeczka, które swego czasu były bardzo modne. Fajne jest to, że tutaj można to zmniejszać, więc tutaj ta gumka może... O jest, tak, o Jezus, bo żeby mi to nie wypadło, bo później tego nie włożę. No, tą kuleczkę możemy zmniejszać, także pierwsza jest taka właśnie gumeczka, a dwie pozostałe, one mają tutaj w tyle, popatrzcie, takie fajne dędzelki, mi się takie bransoletki, które tak gdzieś wiszą i troszeczkę szemrzą, bardzo podobają, także no, taki zestaw bransoletek i tak jak mówię, on kosztował 4,99, także nie jest drogo, a tak wiecie, taka na sezon, nawet jakby się zaraz miała zczernieć i tak dalej, to ja taką biżuterię noszę.
Co jeszcze? No i jeżeli chodzi o kosmetyki, to by było tyle. Ostatnio też na stronie MAC Cosmetics była fajna promocja na podkłady do twarzy, chyba tam, kurczę, nie pamiętam ile tam było taniej, 30% jakoś tak. W każdym razie skusiłam się na moje dwa ulubione podkłady, które tutaj mi przyszły i tam na stronie właśnie Maca można po prostu sobie wybrać jeszcze opcję do opakowania na prezent. I tak sobie w sumie kupiłam dwa podkłady Studio Fix, miałam tam jeszcze dodatkowo trzy jakieś próbki, zaraz Wam je pokażę. I wybrałam darmową właśnie opcję do zapakowania na prezent. Sądziłam, że to będzie w jakiejś być może czarnej torebce zapakowane, ale powiem Wam szczerze, że dupy nie porwało i zobaczcie, przyszło mi takie czarne pudełko właśnie. A to jest a propos tego, jak, że mówię, że zwracam uwagę na to, jak coś jest zapakowane. No i tutaj otwieramy to pudełko czarne, tutaj jest faktura i w czarnej bibułce są wrzucone po prostu te kosmetyki, więc to się absolutnie na prezent nie nadaje do zapakowania. Możecie zobaczyć, wszystko jest po prostu luzem walnięte, żeby to była jeszcze jakaś torebeczka, to wiecie, wyciągnijcie z tego pudełka i możecie komuś podarować, ale takie pudełko oklejone tutaj fakturami, listami przewozowymi na prezent się nie nadaje, więc to jest taka mała moja sugestia, że no jednak nie zrobili tego dobrze, mogliby się po prostu postarać, bo jeżeli ogólnie te podkłady są wiadomo drogie, także czarna, zwykła torebeczka myślę, żeby była ok. No tak z ciekawości, to tak z ciekawości właśnie mówię, że wybrałam opcję pakowania na prezent. W każdym razie dobra, wybrałam sobie dwa podkłady Studio Fix w dwóch różnych odcieniach. Szkoda, że nie było tych najjaśniejszych, ale chciałam już je po prostu kupić, żeby uzupełnić swój kufer. Wybrałam sobie podkład NC20 i NW20. NC to są podkłady w tonacji ciepłej, NW to są podkłady w tonacji chłodnej. I kupiłam sobie właśnie dwa podkłady z Maca Studio Fix. Już nie dokupowałam pompki, bo się już nie bawiłam w te pompki i tak dalej. Natomiast te podkłady ja bardzo lubię, to są dosyć trwałe i dobre podkłady, które mają bardzo fajne krycie, dość specyficzny zapach, natomiast bardzo je lubię i używam i ubolewam nad tym, kurde, że nie było tego najjaśniejszego pod NC10 chyba, ale będę na pewno na nią jeszcze polować. No i zobaczcie, nie ma tu jakiejś mega wielkiej różnicy, co prawda w tym podkładzie NW, a to jest NC, on widać, że jest troszeczkę chłodniejszy, to znaczy ten jest bardziej żółty. No ale polecam i oczywiście to jest opcja back to MAC, czyli te użyte opakowania, jeżeli zużyjemy, możemy później wymienić na szminkę. Także zbieram, ale kosmetyki MAC-a są ogólnie bardzo wydajne i naprawdę długo trzeba je używać, żeby po prostu skorzystać z tej okazji, z tej akcji właśnie back to MAC. Więc dobra, to były te podkłady, a trzy gratisy, jakie dostałam, których nie znam tych kosmetyków, więc myślę, że ktoś z Was tutaj się ze mną podzieli po prostu opinią i ogólnie jak to wygląda. Trzy małe takie próbeczki właśnie zostały mi dorzucone. Pierwszy to jest Prep and Prime Skin. I to jest to maleństwo, nie, to maleństwo i to jest chyba baza, tak, to jest baza, taka malutka, jakbyście mi dały znać w komentarzach, czy miałyście tą bazę, ja ogólnie też będę czytać po internecie zaraz i będziemy to testować. Kolejne to jest Cleanse of Oil, nie wiem co to jest, powiem Wam szczerze, że nie wiem, Cleaning Oil, to jest coś chyba do mycia twarzy. Ja mam tutaj przybliżej, możecie zobaczyć, jeżeli to w ogóle zobaczycie, bo tutaj jest buteleczka przeźroczysta, no i niestety możecie nie widzieć. No i ostatnią rzeczą False Lashes Extreme Black, czyli maleńka miniatura maskary i no ciekawa jestem, o matko boska, jaka duża szczoteczka. Okej, dobra. W każdym razie ja jestem 24 umówiona na rzęski, bo czuję taką potrzebę, żeby zrobić sobie rzęski. Także na razie maskary znowu i rzęs nie będę używać. Także okej, to by były moje kosmetyki z MAC-a, które kupiłam. Nie dużo, ale zawsze to coś. Ostatnią rzeczą taką bardziej kosmetyczną to jest kufer. Ogromny kufer. Ja go Wam za chwilę gdzieś tam w przebitkach jeszcze pokażę, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Jak wiecie, ostatnio pokazywałam gdzieś na moim Instagramie, na Facebooku. Robiłam porządek w tym małym kuferku.
Zaraz wam pokażę. Robiłam porządki w tym właśnie moim małym kufrze, który mały mój kufer prezentuje się tak. W tym momencie Lenka ma tutaj kilka zabawek w nich, w tym kufrze, ponieważ już mi się rzeczy po prostu do niego nie mieściły, już był za bardzo przeładowany i pomyślałam, że kupię sobie nowy kufer. Więc ten kuferek, jakby ktoś był zainteresowany, mam na sprzedaż. On był kupiony na Lady Makeup, on kosztował chyba 160 zł już z wysyłką i jest w idealnym stanie w dalszym ciągu, bo ja tam pod kosmetyki miałam podkładki i tak dalej, więc jakby ktoś był zainteresowany kupnem tego, odkupieniem właśnie tego kuferka, to piszcie w komentarzach. A ja kupiłam sobie kufer na stronie kuferki.eu. Duży kufer na kółkach i w tym momencie mogę załadować do tego kufra. Do tego kufra mogę zarówno załadować i kosmetyki, jak i pędzle, bo wcześniej nosiłam pędzle właśnie w jakiejś osobnej kosmetyczce, więc za chwileczkę wam go pokażę. Kufer jest bardzo duży, jest bardzo pojemny i naprawdę bardzo fajnie mi służy, także już wam go pokazuję. Kufer prezentuje się tak, zobaczcie, jest on naprawdę duży, bo jeżeli przy nim stanę, to kufer mi sięga o tak, po prawie jak udo. Jest duży, jest na kółkach, wykonany jest z takiego materiału, takiego a la plastik. Każde tutaj te zamknięcia tutaj do tych kluczy, do niego były po prostu dołączone kluczyki, więc to tutaj te wszystkie zapięcia możecie zamykać na kluczyki. Tutaj w tyle mamy właśnie tą rączkę do noszenia, do włożenia. Kółka są dosyć, powiedziałabym, to nie są plastiki, to są te takie jakby takie kauczukowe czy gumowe kółka i one bardzo dobre są, bo nie pękną, ale obawiam się, że jak ja tutaj będę ładować nie wiadomo ile tych kosmetyków, to kiedyś może się tak zrobić, że to może mi się rozwalić. Mam nadzieję, że się tak nie stanie. Natomiast myślę, że dużo lepiej by się go transportowało, jakby w takim kufrze były większe kółka, ale mi to zdecydowanie wystarcza. I za chwileczkę wam pokażę właśnie, jak to wszystko tutaj wygląda. Kufer można nosić na dwa sposoby. Tutaj możecie tą górną warstwę, górną część tego kufra sobie ściągnąć. Na spodzie tutaj macie nóżki, więc tutaj nic się nie stanie, że on gdzieś tam będzie porysowany. I taki mały kuferek śmiało możecie zabrać ze sobą po prostu na pasku, czyli tutaj mamy taki dołączony pasek i tutaj widzicie, jak sobie go przypniecie przez te zapięcia, to zabieracie ze sobą tylko taki mały kuferek. Tak wygląda druga część tego kufra, również tutaj odpinana z boku. Już wam pokażę. Odpięło się. Tutaj jest to w ten sposób otwierane. Jak możecie zobaczyć, całość jest wykonana. Tu jeszcze od spodu jest takie jakby ni to gumka, ni to taka pianka, więc tak troszkę jakby to chroniło kosmetyki przed jakimś uderzeniem i tak dalej. Tutaj mamy nakładkę taką nakładaną do góry. To jest wszystko tutaj tak już załadowane, że organizację ogólnie mojego kufra wam na pewno gdzieś tam jeszcze pokażę. No i tutaj w środku jest taka pusta przygroda. Ja tam zazwyczaj właśnie wożę pędzle, aparat i tak dalej. Teraz tutaj jest wszystko właśnie pobrudzone i powyciągane. Także właśnie tak to wygląda. No i tutaj te przegródki, ta górna szufladka, one miały tutaj jeszcze dużo tych tych właśnie przegródek, które możemy wyciągać i regulować. Natomiast a propos samej takiej organizacji kufra, ja wam na pewno jeszcze osobny filmik zrobię, żebyście właśnie zobaczyły, jak to wszystko ja mam poukładane, ale tak wam właśnie chciałam pokazać, że taki właśnie duży kufer nabyłam. Także no jestem z niego zadowolona. Polecam wam serdecznie, jeżeli jesteście właśnie na etapie szukania jakiegoś dużego kufra kosmetycznego. No więc kupiłam właśnie kufer i udało mi się dla was załatwić, jeżeli byście właśnie były akurat na etapie zakupienia jakiegoś kufra kosmetycznego, no to wszystkie informacje na dole znajdziecie w opisie, bo w tym momencie nie mam otwartego maila i nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Natomiast macie zapewnioną ode mnie darmową przesyłkę. Z tego co widziałam, jest tam naprawdę bardzo dużo kufrów kosmetycznych, zarówno jak i takich mniejszych kuferków, jeszcze mniejszych od tego, który ja wcześniej miałam, oraz takich naprawdę dużych kosmetycznych kufrów, więc zerknijcie sobie właśnie na tą stronę, bo ceny nie są drogie, bo szukałam właśnie takiego kufra, żeby był w miarę jeszcze w takiej dosyć przyzwoitej cenie. Także linka wam zostawię na pewno na dole do tego
do tego właśnie sklepu, a ja ze swojej strony jeszcze po jakimś tam czasie użytkowania tego kufra na pewno Wam zrobię taką recenzję, czy to jest warte swojej ceny oraz właśnie taką typowo osobną organizację kufra kosmetycznego. No więc tak by wyglądały wszystkie kosmetyki, wszystkie rzeczy takie beauty. I teraz Wam jeszcze pokażę kilka ciuchów właśnie, jakie kupiłam, bo też ostatnio byłam troszkę na ciuchach, ale powiem Wam szczerze, że jestem z siebie dumna, że nie nakupowałam nie wiadomo ile rzeczy. Raczej skupiłam się na tym, żeby kupić coś mężowi, kupić coś córce i coś takiego, co naprawdę jest godne uwagi, a nie jakieś tam kolejne szmaty znowu. Więc pokazuję. Wczoraj byłam w Tuchowie, a w Tuchowie we wtorki u nas jest taki jarmark, taki targ i tam też stoją kobity, baby z rzeczami używanymi, ale jest też dużo właśnie takich bazarowych, typowych chińskich rzeczy i ja kupiłam sobie dwie bluzeczki. Kupiłam sobie dwie bluzeczki, co jedna sztuka, za każdy tęciuszek zapłaciłam 3 zł, więc 3, 6, 9... 12-15 zł zapłaciłam za te rzeczy, więc już Wam pokazuję. Pierwsza bluzka to jest, i to właśnie zaraz idzie do prania, bo tego jeszcze nawet nie prałam. Bluzka taka bardziej crop top do spodni z wysokim stanem, bawełniana, bardzo fajny materiał i bardzo byłam zdziwiona, bo te ciuchy, które kupowałam wtedy u tej babki, to miała naprawdę bardzo dobre ciuchy i dużo ciuchów było z metką, ale był taki mróz, że już mi się naprawdę nie chciało dłużej tam grzebać, więc pierwsza bluzeczka to jest taka granatowa, ładna bluzka z rękawkiem takim troszeczkę przed łokieć, bawełna z guziczkami tutaj, także do spodni z wysokim stanem ta bluzeczka będzie jak najbardziej i zaraz zabieram się za pranie. No i drugą bluzką dla siebie, jaką wzięłam, jest to taki pasiaczek i ta bluzka była już z metką. Nie znam marki, jakiś Trafford Outlet, nie wiem. Patrzę, czy mi tu bateria zaraz, w sensie karta pamięci się nie skończy. Taki oto pasiaczek, bardzo fajny i to też jest taka bluzka troszeczkę krótsza, raczej do spodni z wysokim stanem i spódnicy z wysokim stanem, bo ja raczej brzucha tak nie pokazuję. Co prawda kasa już praktycznie jest na koncie i zapisuje się na siłownię, tak jak Wam już wspominałam w końcu. No ale dobra, mowa o bluzce. Bluzeczka taka fajna, bawełniana, raczej taka bardziej bluzowata niż bluzkowata. Rękawek taki do łokcia, bardzo fajny pasiaczek, mi się podoba taka bluzeczka. Ja się ogólnie w paskach bardzo lubuję, więc też za 3 zł. No i dwie rzeczy dla Lenki. Pierwsza to jest koszulka. Pierwsza to jest koszula. Koszula w takie kwiatowe, piękne wzory. Marka Oshkosh, nie wiem. 100% bawełna. I to jest taka bluzka, taka koszula ma w kwiateczki, w łączkę tak zwaną. Bardzo fajna, bardzo letnia. Podoba mi się ta koszulka. Taki właśnie motyw, bardzo taka fajna, kolorowa. No i drugą rzeczą dla Lenki, jaką wzięłam, to też jest taka bluzeczka bardziej crop top na odkryte ramiona, bo Lenka się ostatnio też tak lubi stroić. Jest to taka maleńka bluzeczka, zobaczcie, w takie piękne groszki. Sama bym taką chciała. To jest marka H&M. Tak, H&M. Taka bawełniana, właśnie bawełniony crop top, śmiało można nosić normalnie tak na ramiona oraz tak opuszczono na ramionka, więc do spódniczki. Wyobrażam sobie tą bluzkę w takiej, z taką spódniczką tiulową, taką wiecie, taką super, czarne baletki, rozpuszczone włosy i kokarda czarna we włosach. No tak, będzie taka stylówka. I trzecią rzeczą, i ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, w sumie myślałam nawet dla siebie ją wziąć tak na lato do jakichś spodenek. Marka Canvas, jakaś bawełna, taki najzwyklejszy w świecie bawełniony top i jak przyjechałam do domu, jak dokładnie się ogarnęłam, co to jest na tej bluzce, to tutaj jest jakaś premium wódka, także jakaś wódka, ale jakość bardzo fajna i nawet tak koło domu, wiecie, żeby ganiać w takiej bawełnianej koszulce, to super. Ale ogólnie mi się zaczęły podobać takie właśnie bluzki, takie zwykłe t-shirty z nadrukiem do jeansów, do ramoneski, do spodenek. Świetne, więc na pewno w tej bluzce będę chodzić. No i dwie rzeczy, cztery rzeczy jeszcze takie nowe. Będąc właśnie jakiś czas temu już też w Auchan w Tarnowie, kupiłam dla mojego męża dwie bokserki, dwie bluzeczki i myślę, że mogę Wam je pokazać, bo są, z tego co widziałam, to jeszcze ta promo, ta okazyjna cena właśnie w Auchan jest.
bo za jedną bluzkę zapłaciłam 10 zł, a jakość jest bardzo fajna, jest naprawdę dobry materiał, dobre wykonanie, bawełna. Pierwsza taka bluzeczka, tutaj taki jakiś nadruk, podoba mi się ta bluzka. I druga biała z motorem, taka najzwyklejsza też bluzeczka, 10 zł za sztukę, więc takie bluzeczki jak najbardziej się zawsze przydadzą. I sobie jeszcze wczoraj, będąc właśnie na tym jarmarku, kupiłam dwie pary getrów, bo ostatnio bardzo się polubiłam z powrotem z getrami do takich luźnych właśnie bluzek, coś jak teraz mam, czy też do takich swetrów, dłuższych kardiganów, które tyłek jednak zakrywają. Pierwsze getry za 25 zł sztuka i szkoda, że nie można było nigdzie tego przymierzyć, bo te getry są ok, natomiast one z dół nogawek nie mają taki przylegający i będę musiała sobie w tych akurat czarnych tutaj troszeczkę to zwęzić, bo jednak getry, leginsy muszą być po prostu opięte, a one tu są troszeczkę takie rozchechłane, ale już Wam pokazuję, o co chodzi. Pierwsze te getry to są takie czarne i one mają tutaj od spodu takie, o popatrzcie, przecięcia, a pod spodem jest taka koronka. To nie jest po całości, bo to jest tylko na takim etapie jak kolano praktycznie. Fajnie to nawet wygląda, wiecie, do takiej sportowej, naprawdę luźnej stylizacji. Ja getry bardzo lubię, więc takie getry 25 zł i drugie szare, które już są dużo lepszego materiału, dużo lepiej dopasowane i lepiej wyglądają, ale to co w nich jest innego, to to, że one w tyle mają tutaj takie lekkie wycięcie, o coś takiego, i to układa się właśnie w tyle łydki normalnie. Szare, zwykłe, proste getry, które w sumie wzięłam obydwie te pary w rozmiarze L i te szare śmiało mogłabym wziąć XL-kę, bo byłyby chyba troszeczkę lepsze. Jeżeli chodzi o materiał, to mamy 95% bawełny i 5% elastan, więc bardzo fajne. Ja getry lubię i takie właśnie szare, zwykłe getry tutaj z tymi wykończeniami właśnie w tyle, takimi dziurkami sobie kupiłam. I słuchajcie, to by było na tyle. Czekam jeszcze, tak myślałam, czekałam, to wszystko stało tutaj na toaletce i czekałam jeszcze na buty, które właśnie zamówiłam na stronie Czas na Buty. No i nie przyszły mi jeszcze, nie przyszła mi też jeszcze jedna rzecz właśnie z Bielendy, więc będę zbierać na kolejny filmik, ale tak wyglądały moje ostatnie zakupy. Kasa przyszła i powiem Wam, tak jak Wam wcześniej gdzieś tam wspominałam, że czekam na pieniądze, przyszły mi pieniądze, więc teraz w najbliższym czasie będę mogła zrealizować kilka swoich takich podpunktów w liście, jak na przykład nowy tatuaż, jak na przykład zapisanie się w końcu na tę siłownię do tego trenera i dokupienie jeszcze kilku takich ważnych rzeczy oraz remont domu. Będę miała garderobę, więc wszystko rusza pełną parą, więc się cieszę. No i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o moich zakupach, czy znacie może trochę tych rzeczy, które Wam pokazałam. Piszcie mi co do tych kosmetyków MAC, co to są za próbki, czy je miałyście. No i oczywiście to wszystko. Linki Wam zostawię na dole do tych niektórych rzeczy, m.in. do właśnie do Maca, do AliExpress oraz do tego kufra kosmetycznego. Ja się już z Wami dzisiaj żegnam, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mógł być troszkę chaotyczny, ale to nic, stałe, to jestem cała ja. Więc życzę Wam udanego tygodnia i mam nadzieję, że w końcu do nas niedługo przyjdzie taka ciepła, prawdziwa wiosna, bo niestety coś się nie udaje. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!